No dobra, rozpoczynamy kartofliskowy weekend na trzeźwo. No nie wiem co prawda jak sytuacja się rozwinie, ale jak na teraz, na piątkowy poranek, 100% trzeźwości. No i od razu widać pierwsze efekty. W drodze na lotnisko przejechałem o jedną stację za daleko. No ale jest szansa, że wyrobię się na styk. A gdzie lecę? No właśnie, bilet kupowałem do Anglii, do Liverpoolu, ale przeczytałem ostatnio taką bardzo mądrą rzecz, że to nie my wybieramy podróże, tylko podróże wybierają nas. Jak na mój rozum, to oznacza, że nie wiadomo gdzie ja wyląduję. Równie dobrze mogę wylądować w Liverpoolu, co w Bahrajnie. No farta mam jednak niesamowitego, wylądowałem w Liverpoolu. Kolejny plan zakłada dotarcie do Manchesteru. No i jestem w tym Manchesterze półtorej godziny później niż planowałem, więc muszę mocno zweryfikować swoje plany. W tym mieście wszędzie czuć Ligę Mistrzów, a zwłaszcza tutaj. A właśnie w tym miejscu do Ligi Mistrzów bardzo poważnie zapukał Śląsk Wrocław. To tu siedzieli kibice Sewilli z flagami. No i kibice Śląska zdobyli te flagi. To jest chyba nasz największy sukces w Lidze Mistrzów od lat. Niestety, nie wszyscy polscy kibice potrafią się zachować. Część z nich to jest naprawdę totalne bydło. A największej bardachy w historii polskiego ruchu kibicowskiego narobił Tomasz Lis na tym stadionie. Manchester United grał z Realem Madryt. Narobił chłopak takiej kaszany, że aż go wyrzucili z tego meczu. To niestety był jeden z wielu przykładów buractwa. Przez ostatnie lata na mecze United zaczęła się zjeżdżać hołota z całego świata w zasadzie. No i kibice powiedzieli, tak więcej nie może być, stop. Założyli swój własny klub. Zespół nazywa się oczywiście FC United of Manchester. I obecnie występuje w 6 lidze angielskiej. Tak się całkowicie przypadkowo złożyło, że dzisiaj akurat ten zespół kibolski gra mecz. No to idę. A dzisiaj mecz pucharowy, FA Trophy. To są rozgrywki dla zespołów, które grają od 5 ligi do 8. FC United of Manchester. Jakimiś jeleniami. Kibice Telborga? Nazywani są jeleniami podobno. Ktoś mi tak na Twitterze napisał. Sprawdzę jak oni się nazywają. Wiem program. No nie ma, no nie wiem jak się nazywają goście. A jest, Telford. Na ostatniej stronie jest informacja z kim grają. Ciekawe co tu mają pod trybuną. Na stadionie szóstoligowego Manchesteru wszystko jest robione przez kibiców. Nawet cider dostępny w barze jest zrobiony z jabłek zebranych przez kibiców. No i w tym sezonie chyba im coś tak za bardzo nie wyszło. Bo pani, która sprzedawała, dała mi kilka razy pytanie, czy na pewno chce. Chyba jakiś zły sorting wyszedł. Nie takie napoje z jabłek się pijało. Kibice z Manchesteru są bardzo dumni z tego, że bilety na ich mecze są bardzo tanie. Kosztują 9 funtów na 6 ligę. Czy to jest 54-55 zł. Bywałem na tańszych meczach 6 ligi. No i United nie zagrają na Wembley w finale FA Trophy. Przegrali z Jeleniami. Oczywiście przez sędziego przegrali. Sędzia złodziej. Na 3 minuty przed końcem spotkania dał gospodarzom czerwoną kartkę. No po tej akcji. No i kibice chyba mają rację, nic nie było. I gdyby nie ta czerwona kartka, do końca meczu były 3 minuty i wynik brzmiał 0-2. Dostać dupala to żaden wstyd, a dla niektórych to jest nawet powód do dumy. O tu na przykład. Manchester Gay Village, czyli wioska gejów. Czyli słynna Canal Street. Powszechnie zwana Anal Street. A właśnie, przypomniało mi się, że dawno nie miałem niczego w ustach. Tak przy okazji okolicznościowy żarcik. Pani się pyta dzieci w szkole. Dzieci, powiedzcie mi, jaki największy przedmiot można sobie wsadzić do buzi? Lampę, mówi Jasio. Bo moja mama każdego wieczoru mówi do taty. Włodek,
ty zgaś lampę, to wezmę do buzi. Skoro już jesteśmy przy ciasnych miejscach, to ja zaraz przeprowadzę eksperyment, czy zmieszczę się do najmniejszej knajpy w Europie. No zobaczymy. No i udało się. Tam to jakaś ściema była. Reklamują się jako najmniejszy bar w Europie. Ja w Warszawie znam mniejsze miejsca. No i już mamy sobotni poranek, godzina 9:00, jadę na mecz. W Manchesterze jest sobotnia liga poranna, Saturday Morning Football League. Ja mam jutro w niedzielę o 12:00 w południe mecz zespołu Kartofliska. I ta pora mnie trochę przeraża. A tu, w tej lidze w Manchesterze grają o 10:15. Liga sobotnia rozgrywana jest na takim poletku. Tu jest generalnie 30 boisk. Zaraz sprawdzimy, czym raczą się zawodnicy lig sobotnich w Manchesterze. Sześcioprocentówki wciągają. O kurwa. To w sumie ciekawy pomysł, żeby bramkarz grał w okularach. Dawno nie widziałem takiego rozwiązania. A teraz idę na wielkie derby Manchesteru. Manchester Medics kontra North Manchester. Manchester Medics to najgorszy zespół ligi. W 8 czy 10 meczach zdobył na razie minus 2 punkty. Nie wiem jak to jest możliwe, ale mają minus 2. O kurwa! Ja już się tak nagrzałem, doszedłem do tego boiska z 500 metrów, a się okazało, że to nie były te derby Manchesteru. Gdzie są ci medycy? Już wszystko wiem, derby Manchesteru są tutaj. Słynni medycy na niebiesko. Uwaga, medycy w ataku. Gol! A mają minus 2 punkty, bo przegrali jakieś mecze walkowerem. O ja pierdolę. No i na razie przegrywają 1-2. Ale akcja, ja pierdolę. No i niestety słynne derby Manchesteru zakończyły się porażką medyków. Skoro widziałem już wszystko, co najlepsze w Manchesterze, no to teraz pora ruszać do Liverpoolu. Wczoraj był mecz zespołu założonego przez kibiców Manchester United. A dzisiaj spotkanie drużyny założonej przez kibiców Liverpoolu. Ci kibice, których nie było stać na regularne chodzenie na mecze Premier League, postanowili zrobić zrzutę i założyli zespół AFC Liverpool. AFC Liverpool to jest Affordable Football Club, czyli osiągalny finansowo, osiągalny cenowo, niedrogi. Obecnie zespół ten występuje w lidze 9:00. A bilety na mecze AFC Liverpool, z tego co pamiętam, kosztują 5 funtów. Problem jedynie w tym, że na mecze FC United w Manchesterze chodzi około 3000 ludzi. A w Liverpoolu na mecz AFC na razie chodzi średnio około 130 osób. Wielki mecz u Liverpool pokonał United. Welford United 4-1. Dobra, wystarczy tego zwiedzania. Jeszcze tylko kontrola bezpieczeństwa. To jest strasznie nie lubię, bo zawsze trzeba zdejmować buty. I wychodzi na to, że mam dwie różne skarpetki. Ha! Tym razem dwie takie same. No bez wątpienia jest to mój największy sukces podczas tego weekendu.